Hejka, jak widzicie, jestem już w Irlandii i nie wiem, czy coś będzie słychać, bo strasznie wieje i przechodzę teraz koło autobusu, także może szumieć. No i co, idziemy sobie na spacerek, przyjechaliśmy do Dundrum. To jest taka dzielnica troszeczkę droższa, spokojniejsza. No nie wiem, mi się tutaj podoba, fajne centrum handlowe i po prostu sobie przyjechaliśmy pochodzić, wypić kawkę i miło spędzić niedzielę. Mam nadzieję, że u was wszystko ok, że pogoda nie taka straszna, bo wczoraj w Irlandii po prostu był taki mróz, a dzisiaj jak jechaliśmy, to gdzie niegdzie żonkile były, także wiosna. Także Irlandia jest tak zmienna pod względem pogody, że masakra. Także co, my się zbieramy, idziemy dalej i widzimy się później. Widzicie, jaki wiatr. Mówię, mam nadzieję, że cokolwiek w ogóle słychać. Także buźka i no potem... po zakupach, także czekamy sobie na autobus, jest jakoś po 15 godzinie. Wypiliśmy kawkę, tam chyba siedzieliśmy, nie wiem, ile siedzieliśmy tam? Z 2 godziny chyba czekaliśmy. No siedzieliśmy sobie, piliśmy kawę. Jedna rzecz jest kupiona, z czego się bardzo cieszę, której nie planowałam, prezent na urodziny, to znaczy było to planowane, ale w sumie nie za taką cenę, bo aż byłam w szoku, że tak tanio, powiedzmy, wyszło, ale to już wam pokażę w domu. No i tak jak mówię, czekamy teraz na autobus. Nie wiem, gdzieś tak za 15 minut może będzie. Pogoda jest tak piękna, że Kamil tutaj stoi naprzeciwko mnie i mi zasłania słońce, żeby w ogóle mnie było cokolwiek widać. Mam nadzieję znowu, że słychać, bo stoimy przy ulicy. Także wrócimy do domu na obiadek, a potem zobaczymy jeszcze, co będziemy robić. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą już miałam dawno, dawno pokazać. No ale podzielę się recepturą, jak już dojdziemy do perfekcji, że tak powiem. Także tymczasem się z wami żegnam i czekamy na autobus. No to czas na obiadek. Kto trzyma czystą michę, ten trzyma. Nie będę pokazywać, co Kamilia ma dietetyczne. Także smacznego! No i to jest bohater dzisiejszego dnia, także Timberlandy. I słuchajcie, ja chciałam ogólnie, bo miałam do wyboru, mogłam sobie tam wybrać, co chcę na urodziny od Kamila. No i padło na Timberlandy, bo miałam niebieskie, takie granatową wersję, ale już po prostu były tak ściuchrane, tak wypłowiałe, że no nie, już się nie nadawały do noszenia. No i chciałam albo właśnie granatowe, albo czarne. Ale w sklepie były na przecenie czarne, tak, faktycznie były, ale ta wersja taka tutaj z obramówką i one były grubsze, a te są wersja slim, no i wydaje mi się, że wyglądają bardziej tak subtelnie na nodze i tak, wiecie, wyszczuplają trochę tą stopę. Także padło na miodowe jednak, zawsze chciałam mieć miodowe, ale sobie tak mówiłam, nie wiem do czego założę te miodowe, bardziej granatowe do wszystkiego mi pasują, bo mam dużo niebieskich ciuchów, a czy niebieskich granatowych, no czy czarnych, no ale właśnie była ta wersja taka bardziej masywna, a te w środku są bardzo takie cieniutkie, nie mają żadnego tam, wiecie, ocieplenia, no tamte co prawda też nie mają, ale są zdecydowanie grubsze i masywne. A te jednak są takie, no nie filigranowe może, ale delikatniejsze, także tak się przedstawiają Timberlandziki. Fajnie wyglądają na nodze moim zdaniem i nie wiem, ja w ogóle jestem fanką Timberlandów. Bardzo, bardzo mi się tamte sprawdzały, najwygodniejsze naprawdę buty jakie miałam, a ja mam ogólnie problem z butami, bo zawsze mi się jakoś odciski robią, a w tamtych butach nic mi się nie działo. Więc postanowiłam, że sobie kupię drugie, znaczy sobie kupię, no mówię, to był prezent urodzinowy, a że były tak naprawdę o połowę prawie, że tańsze, nie podejrzewałam w życiu, że za taką cenę kupię, więc już tym bardziej, nawet się nie zastanawiałam, tylko od razu wzięliśmy,
przez chwilę miałam takie zaćmienie, które wziąć, czy te czarne, czy właśnie te miodowe. I jeszcze była wersja siwa i wszystkie były na przecenie, tamte były co prawda droższe. Ale no jednak zdecydowałam, że te. Zawsze mówię tak, no marzyły mi się te miodowe. No ja mam, można powiedzieć, to szczęście w nieszczęściu, że jestem niska, więc biorę tą niższą wersję, w sensie tutaj niższą, że nie są takie wysokie, no i tym samym są po prostu tańsze, bo ta wysoka wersja jest droższa, no ale ja źle wyglądam w tych długich Timberlandach, no bo mówię, ze względu na wzrost, po prostu ta noga jest tak obcięta, jak są te wysokie Timberlandy. Także tak. Super są, co? Ja to jak jakąś nową rzecz dostanę, to się jaram jak dziecko. Może przesadzam aż. Przyszłam wam pokazać tą rzecz, o której wcześniej mówiłam, że pokażę wam jakby przepis, jak będzie receptura, będzie idealna. No i właśnie wczoraj zrobiliśmy kulę do kąpieli. No i słuchajcie, tutaj właśnie miałam taką specjalną foremkę do mydeł serduszko i specjalne formy do kuli, duża i mała, a tutaj w sumie została taka po prostu resztka, bo już nie miałam więcej form i w takiej formie do babeczki zrobiłam, więc ta jest, nie zwracajcie uwagi, nie jest piękna, ale jestem w szoku, bo wyszły bardzo, bardzo twarde i specjalnie je testuję, teraz się wykąpałam, więc w łazience jest wilgotno i nic nie drgnęło, nic nie musuje, są dalej tak samo twarde, jak i były. Pachną bardzo ładnie, bo zamówiłam specjalny taki olejek o zapachu gumy balonowej, także pachnie ślicznie. Barwniki też tutaj są, jak widzicie, ta jest delikatnie taka, no niby ten barwnik był różowy, ale ona wyszła taka pastelowo-brzoskwiniowa. No i niebieski i biały zwykły. Także będę dalej dopracowywać recepturę i na pewno nagram filmik na ten temat. A tymczasem już się może nie będę wam pokazywać, no bo tak jak mówię, wykąpałam się i wyglądam niewyględnie. Także będę się z wami żegnać. Jeszcze w międzyczasie zrobiłam rosół, racuchy dla Kamila, także jestem masochistką, bo już od ponad miesiąca nie jem słodyczy i tak bym coś słodkiego zjadła. Ale miałam jabłka na zbyciu i szkoda, żeby się zmarnowały. Także stwierdziłam, że zrobię dla niego racuchy. No i tyle, słuchajcie, minął jakoś szybko ten dzień. Te zakupy, tutaj gotowanie. No i teraz siedzę nad filmem ogólnie. Tam trochę taki troszeczkę wstęp bym chciała zrobić, zmontować. No i tyle, koniec niedzieli. Także ślę wam gorące buziaki, życzę miłego dzionka lub wieczoru. I do następnego filmu. Buźka, pa. Dajcie znać, czy próbowaliście robić swoje własne kule do kąpieli, albo lubicie jakieś takie właśnie projekty DIY. Jestem ciekawa, czy będzie sens to nagrywać. Chociaż mówię, nagram to nawet dla samej frajdy, bo uważam, że to jest fajny pomysł i na prezent nawet, bo nie wiem, wydaje mi się, że się super prezentują i wyglądem naprawdę nie odbiegają niczym od Lasha. Te z Lasha też niektóre są takie, że mają nieregularne tutaj kształty od tych form. No ta to nawet nie liczę, no bo to jest takie, wiecie, próbna. Ale i to serce, i te dwie kulki uważam, że wyszły bardzo fajnie. Także co? Buźka. Lecę. Dobranoc.